informację przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, sprawozdanie działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza wykonania uchwał Rady. Sprawozdania spraw Komisji Rady w okresie międzysesyjnym, informacje i zadania sołtysów, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Odpuszcz na przeniesienie kwoty wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2016 w zakresie zadań własnych. Kwocie 45 tysięcy. Przeniesie planie wydatków budżetu gminy Zgierz na rok 2016 w zakresie zadań własnych. Kwota 25 736. Potem zmiana budżetu gminy Zgierz na rok 2016 w zakresie zadań własnych. Kwota 150 tysięcy złotych. Zmian budżetu gminy Zgierz na rok 2016 w zakresie zadań własnych. Kwota 100 tysięcy złotych. Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu Nowicka Wielka, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla osób zamieszkałych na terenie gminy Zgierz. Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu gminnego początkowi pomocy społecznej w sprawach zwierząt. Przyjęcie plan programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zgierz w 2016 roku. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa w obrębie Szczawin. Najmu części budynków położonych w miejscowości Grodniki. Wydzierżawienie części działki położonych w miejscowości Szczawin Duże. Wydzierżawienie działki 259 położonej w obrębie Nowicka Sumian w drodze bezprzewodowej. Odwołanie przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej, wybory przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Zgierz, informacje przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłaszane na poprzednich sesjach, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 13 punkt sprawy różne, 14 zamknięcie obrad sesji. Dziękuję. Pozwólcie Państwo, chwileczkę. Jeszcze takie małe niedociągnięcie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, więc sesja i uważa. Przechodzimy do następnego punktu, czyli uwagi do porządku obrad sesji. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo, Panie Radny Lipiak. Wysoka Rado, Wójtowie, Szanowni Państwo. Chciałem zgłosić trzy uwagi do porządku obrad. Pierwsza uwaga to jest punkt 7 do punktu 8. Prowadzić. Punkt 8 ma brzmienie interpelacje i zapytania sołtysów. Chciałbym ten punkt 8 rozszerzyć i nadać treść temu punktowi. Informacje i zapytania sołtysów oraz osób niebędących radnymi. To jest pierwsza moja uwaga do porządku. Proponuję, Panie Przewodniczący, żeby przegłosować może od razu. Znaczy chcecie Państwo, uwaga Pan to jako komplet, czy po prostu? Nie, nie, ja nie dążę. Jako komplet, dobrze, to przegłosujemy to wszystko razem. A daję Pan do jednego razu. Rady możliwe. Tak, tak, tak. Proszę. Druga uwaga to jest wprowadzenie uchwały numer 19/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie zapewnienia środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów przez Gminny Ośrodek Kultury Zierzący. To jest jedna uchwała. Druga uchwała. Uchwała numer 19/16 Rady Gminy Zgierz z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie uczenia uchwały numer 17/2016 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wydarzenia zgody na autorstwo stworzenia w Urzędzie Gminy w Gminie Panie Radny, czy mogę tę uchwałę zaprosić? Będą potrzebne do głosowania. Więc głosujemy. Każdy z tych uchwał, którą Pan Panie Radny zgłosił i później na końcu osób niebędącymi radnymi, które chciałby ten punkt rozszerzyć, a to jest punkt 8.
Głosujemy pierwszą uchwałę, którą pan radny zgłosił. Mianowicie, proszę państwa o skupienie, żeby tu się nie było. W sprawie zapewnienia środków niezbędnych do prowadzenia działalności. Panie przewodniczący, przepraszam. Pierwszy wniosek pana radnego dotyczył punktu 8, zdaje się. Informacje dotyczące tytułu. Przepraszam, więc wracamy jeszcze raz do pierwszego punktu, a mianowicie tego, co tutaj rzeczywiście pan radny zgłosił, czyli do punktu 8, aby rozszerzyć informacje i zapytania sołtysu osób nie będącymi radnymi, tak? Tak? Proszę państwa o przegłosowanie. Kto z państwa radnym jest za rozszerzeniem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że pierwsza poprawka pana radnego Ziaka nie została uwzględniona. Przechodzimy do następnej poprawki, a mianowicie w sprawie zapewnienia środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżącej. Jest to w formie uchwały, którą pan radny chciał dzisiaj złożyć jako poprawkę. Kto z państwa radnych jest? Przewodniczący, czy do tej uchwały mogę do zdania? Proszę bardzo. To pan przewodniczący Krzysztof Wiktorowski z Komisji Budżetu. Proszę. Proszę państwa, chciałem dwa zdania tylko dotyczące tej uchwały. Oczywiście nie neguję prawa pana Świaka do zgłaszania uchwał, natomiast niepokoi mi uzasadnienie tej uchwały. Natomiast w tym uzasadnieniu pan przewodniczący z klubem postanowił pieniądze przeznaczone na samochód strażacki w Kaniejgórze zabrać Straży Pożarnej w Kaniejgórze przeznaczyć na GOP. Rozumiem, ma takie prawo, natomiast ja bym chciał wyrazić zaniepokojenie. Tutaj mamy przedstawicieli Straży Pożarnej na czele z panem nowym prezesem, którzy pytają pana radnego, czy tak dobrze rozpojąca Straż w Kaniejgórze, która naprawdę po 10 latach rządów tych ludzi praktycznie można powiedzieć, że w momencie, kiedy była drewniana, stała się murowana, dlaczego odbierać tym ludziom pracy naprawdę godnych warunkach ratowania życia ludzkiego? Przypominam, że bezinteresowo. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że ten samochód jest wart około 1 000 000 złotych. Gmina ma dołożyć tylko 10% z tego miliona, około 10%. Także uważam, że mimo że w budżecie pan radny podniósł rękę za tym samochodem, w tej chwili te pieniądze stara się przeznaczyć na coś innego. Nie mówię, że nie chcę przeznaczyć na rzecz dotu, natomiast nie zgadzam się, żeby to były pieniądze z samochodu starostwiego w Kaniejgórze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę państwa, nie wyszczerzamy, pan radny doczytał do końca zapisy tej uchwały, że jednym tutaj z propozycji jest samochód strażacki. Na ostatniej z komisji żeśmy otrzymali informację, że w tym rozdaniu na ten rok samochód strażacki nie jest po prostu niezakwalifikowany. Jest na 27 pozycji, jako na liście rezerwowej. Czyli jest. Jest na liście rezerwowej. Ale nie moją intencją było odbieranie samochodu ze straży z Kniegóry. Bo ja jestem zawsze za strażami, głosowałem, ale to była jedna z propozycji. Mogą być inne propozycje jeszcze. To są wolne środki. Także proszę państwa, to była jakby jedna z propozycji. Że tutaj nie radny. Rozumiem, że jeżeli te pieniądze zabierzemy, to pan sobie zdaje sprawę, że ten samochód już jest nierealny. Ale tutaj radny nie ma możliwości przesuwania dzisiaj w budżecie pieniążki. Rozumiem, właśnie tylko ma propozycję, która spowoduje to, że straż na pewno nie dostanie tego samochodu. Dziękuję. Propozycję tylko złożyłem do budżetu, do pani głów. Rozumiem. W budżecie pan poparł. Poparł. Tak. No to teraz to pan sobie pieniądze zabrać. Nie chcę zabrać. To jest jedna z propozycji. Szanowni państwo, może pamiętam osiągną, bo to polemika jest ważna, ale też nie potrzeba. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że budżet gminy Rady, który był przegłosowany w grudniu, cała Rada jednogłośnie podniosła rękę za tymi pieniążkami odnośnie GOP-u. I teraz proszę o przegłosowanie uchwały. Jeśli państwo zdecydujecie, że ta uchwała ma wejść, wyjdzie. Jeśli państwo zdecydujecie, że ma nie wejść, nie wejdzie. Więc proszę o przegłosowanie. Jeszcze raz państwu przeczytam. W sprawie zapewnienia środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektu przez Gminny Ośrodek Kultury Dzierżonej. Kto z państwa radnych jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie rękę do góry. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest przeciw za tą poprawką? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Nie widzę, pani burmistrz. Dziękuję, stwierdzam, że poprawka nie wyjdzie na dzisiejszą sesję, więc przechodzimy do następnej poprawki, którą pan Marian zgłosił w formie uchwały, a mianowicie, przepraszam, a mianowicie w sprawie uchylenia uchwały numer 17/245/16 Rady Gminy Zgierz dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie w budżecie Gminy Zgierz Funduszu Sołeckiego. Więc proszę, przechodzimy do procedury głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki w formie uchwały na dzisiejszą sesję? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Poprawka również nie wejdzie na dzisiejsze obrady. Szanowni państwo, teraz chciałbym, żebyśmy państwo przyniesie sobie jakieś uwagi do porządku obrad. Nie widzę, zamykam, więc proponuję przegłosować dzisiejszy porządek obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Jest przeciw? Kto się z państwa radnych wstrzymał? Pani Moniko? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że dzisiejszy porządek obrad jest ważny. Przechodzimy do następnego. Przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie przyjęcie protokołu 17 sesji Rady Gminy Zgierz. Protokoły zostały przesłane na internet do państwa mailami. Państwo się, przypuszczam, że państwo zapoznaliście. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 17 sesji protokołu Rady Gminy Zgierz? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Protokół z 17 sesji został przyjęty. Przechodzimy do następnego przyjęcia protokołu z 18 sesji Rady Gminy Zgierz. Tak samo został z panem mailem. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Protokół został przyjęty. A przepraszam bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że z 18 sesji Rady Gminy Zgierz protokół został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Dotyczący funkcjonowania i troski o dalsze losy Gminnego Ośrodka Kultury.
W dniu 21 marca bieżącego roku pismo sołtysa Sołeca Jewicza A o poparcie w związku z sprawie zbudowania przystanku kolejowego w Jewiczu A. 21 marca bieżącego roku pismo prezesów rodziny ośrodków działkowych dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie ustalenia średniej ilości odpadów produkowanych na nieruchomościach, których są domki letniskowe. W dniu 21 marca bieżącego roku pismo pana Adama Kubackiego-Zdrowieckiego dotyczące dojazdu S14. W dniu 14 marca 2016 roku wpłynęło pismo informujące, że w dniu 11 marca 2016 roku powołany został klub radnych Dobrych Zmian, wspierający wójta gminy Zgierz Barbarą Kaszmarek, która funkcjami są radna Kinga Banasik, radny Piotr Wiedziński, radna Zuzanna Marchewa, radny Mirosław Matusiak, radny Dariusz Sędziński, radny Tomasz Tarzykowski, radny Krzysztof Wiktorowski, radna Bogumiła Wydała, radny Stanisław Rudecki, radny Robert Sięśkowski, radna Gabriela Stopia, radny Marek Telenka. Przewodniczącymi klubu został pan radny Dariusz Sędziński, a zastępcą pan Tomasz Tarzykowski. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie sprawozdanie działalności wójta w okresie nieinwestycyjnym, a zwłaszcza wykonania uchwał. Pani wójt, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie od 25 lutego 2016 roku do 23 marca 2016 roku wydano 20 zarządzeń wójta gminy Zgierz. Pełna treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zgierz. Zrealizowano zadania wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy Zgierz. W ramach udzielania zamówień publicznych ogłoszono postępowanie o udzieleniu zamówień publicznych na zadania. Remont dachu i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiecznie. Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania. Przebudowa drogi gminnej nr 104-241E w miejscowości Wilno od drogi powiatowej nr 5109E. Etap drugi. Wybrano wykonawcę przedsiębiorstwo budowy drugi mostów Erbedni spółka z o.o. ulica Żelazna 3 Piotrkówcy Trybunalski za cenę 384 839 99 zł. Proszę. Został również rozstrzygnięty, proszę Państwa, przetarg na remont dachu i sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kiecznie, który ukaże się na stronie internetowej. W okresie objętym sprawozdaniem uczestniczyła 25 lutego w programie telewizyjnym TVP Info, to jest temat realizowany w Grodnikach w sprawie ośrodka dla cudzoziemców. 27 lutego w zebraniu sprawozdawczo-budowym OSP w Wychowie. 29 lutego w spotkaniu z cyklu Rozmowy o Rosanowie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Rosanów. 2 marca w rozmowach na temat utworzenia Związku Metropolitalnego i Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego w siedzibie Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w Łodzi. 4 marca w konferencji z udziałem wojewody łódzkiego dotyczącej nadzoru prawnego i współpracy wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego. 5 marca w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Roguźnie i Śladkowie Górne. 8 marca w posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej. 10 marca zostało zorganizowane spotkanie w sprawie ośrodka dla cudzoziemców w Ustroniu. W spotkaniu uczestniczyli pan Karol Gunarczyk, wicewojewoda łódzki, przedstawiciele lokalnej społeczności, radni, komendant powiatowy policji Andrzej Wolak, dyrektor szkoły Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grodnikach oraz właściciel ośrodka dla cudzoziemców pani Małgorzata Durka-Niedzielska. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i dotyczyło sytuacji, która od kilku tygodni jest wytworzona wokół ośrodka dla cudzoziemców w miejscowości Ustroni. 10 marca w okolicznościowym spotkaniu klubu seniora Radosna Przystań, do którego należą również mieszkańcy naszej gminy. 11 marca uczestniczyłam w oficjalnym otwarciu nowoczesnej sali do zajęć specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Jawie. 12 marca w uroczystym otwarciu halowych mistrzostw polskich juniorów młodszych kwadrów Mosirów w Wieżu Zawody Łucznicze. 12 marca w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanii Górze. 14 marca w spotkaniu Koła Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego było spotkanie przedświąteczne. 15 marca w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
16 marca w koncercie z okazji Święta Kobiet, który był zorganizowany w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Słowie. 18 marca w spotkaniu mieszkańców Ustronia, było to spotkanie zorganizowane przez mieszkańców Ustronia, Brodniki, Jedlicze i Jastrzębie, w sprawie ośrodka dla cudzoziemców zorganizowane w Świetlicy w Ustroniu. 19 marca w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Biała uczestniczył zastępca wójta Wiesław Olendy. 20 marca w obchodach 70. rocznicy rozstrzelania 100 Poleków. 21 marca w uroczystym otwarciu i finale powiatowego turnieju halowej piłki nożnej organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Zbierzu i jednostki samorządowe. 21 marca uczestniczyłam również w wyborach sołtysa w Rosanowie i tutaj pan przewodniczący przedstawił już nowego sołtysa, pana Bernarda Kuczka. Witamy dzisiaj na sali. 22 marca w posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej. 23 marca w śniadaniu wielkanocnym Zarządu Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 23 marca w finale konkursu Palm Wielkanocnych w Świetlicy w Kaliburze zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżonce. Chciałam powiedzieć, proszę Państwa, wbrew wszystkim pisom, które się pokazywały informacjom, w tym konkursie uczestniczyło, na sali było około 110 dzieci, nie było jeszcze szkoły w Brodnikach i zorganizowane zostało to na mój wniosek. Zakończenie tej walki właśnie w Kaliburze, w świetlicy OSP Kaniogóra i chciałam powiedzieć, że nie wiem jak te osoby pomieściłyby się w innym ośrodku kultury, bo ta świetlica już była pełna. 23 marca zorganizowano spotkanie wielkanocne z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnych, na którym omówiono podział środków finansowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Ponadto przyjmowałam interesantów tak jak zwykle w każdy wtorek. Od 9 do 17 była to liczba około 50 osób, jak również w każdym innym dniu, kiedy byłam w urzędzie i nasi mieszkańcy przychodzili. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy. Tematem kontroli było kontrola dokumentacji z postępowań przetargowych prowadzonych w roku 2015 oraz kontrola zastosowanych zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty podatków w 2015 roku. Szczegóły do zapoznania w protokole dostępnym w Biurze Obsługi Rady. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Bogumiłę Wojdała z Komisji Przewodniczącą Komisji Rolniczej. Panie Przewodniczący, Państwo Wójtowie, Szanowna Rada. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska od 15 marca do 15. To punkty. Pierwszy. Otwarcie było posiedzenie Rady Dziennego Rządu. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego prawa regulowania przestrzennego gminy Widzisz na części obrębu do wyznawienia oraz analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zarządzenia gminnego prawa. Czwarte sprawy różne. Piąte. Wspólna polityka rolna 2014-2020. Szóste. Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. 2014-2020. Siódme. Informacja elektroniczna dotycząca zaopatrzenia rolników warto na pozwolę oraz materiały siedma. To jest umowy Unii NG. Zakładach bezpośrednich. Dziewiąte. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 10. Zamknięcie poprawki. Uczestniczyłem w komisji społecznej i gospodarczej. Dziękuję. Proszę Panią Gabrielę Schowiak, przewodniczącą Komisji Społecznej. Szanowni Państwo, Komisja Infrastruktury Społecznej w miesiącu marcu zajmowała się świetlicami, które są na terenie naszej gminy oraz mieszkaniami socjalnymi i mieszkaniami komunalnymi znajdującymi się na terenie naszej gminy. Uczestniczy
złożyłam też w Komisji Rolnictwa w dniu 15 marca oraz w Komisji Budżetowej w dniu 22 marca. Także dziękuję, ale jeszcze panie przewodniczący, chciałabym przeczytać to oświadczenie. Oświadczenie. W związku z utworzeniem nowego klubu, klubu radnych Dobre Zmiany, który powstał z połączenia klubu Współpraca na Rzecz Gminy i klubu Porozumienie dla Gminy oraz, przepraszam, oraz dołączenia do klubu radnego Roberta Śniecikowskiego, rezygnuje z funkcji przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej. No, umożliwi to powołanie na tę funkcję innego radnego. Podpisany, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dołączymy do rezygnacji do protokołu. Dziękuję bardzo, teraz proszę pana Krzysztofa Wysokiego, przewodniczącego Komisji Budżetu. Proszę państwa, Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej obradowała w dniu 22 marca. W porządku obrad komisji znalazło się omówienie zakresu prac modernizacji stacji utapiania wody w Schodnikach, analiza planowanych inwestycji na 2016 rok, prace remontowe inwestycyjne na drogach gminnych i powiatowych finansowanych przez gminę, ocena możliwości finansowo-kredytowych gminy. Omówiliśmy również projekt uchwał na dzisiejszą sesję. Przyjęliśmy protokół poprzedniej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. To jest informacje i zapytania sołtysów. W tym punkcie proszę państwa sołtysów o wypowiedzi zadanego pytań. Również państwo wójtowie, myślę, że na bieżąco będą odpowiadać. Proszę bardzo, otwieram punkt 8. Zapytania i informacje sołtysów. Proszę państwa sołtysów. Proszę się przedstawić. Bernadek Tomczyk, ja zostałem wybrany na sołtysa, natomiast jakby rozumiem, że jeszcze formalności zostały niedopełnione, czyli można by mówić o mnie elekt sołtys. Bernadek Tomczyk, jeszcze raz przypominam. Proszę państwa, ja zostałem wybrany na sołtysa w Rosanowie w wyniku rezygnacji pana Pawła Pietrzaka. Osoba pana Pietrzaka jest dobrze znana i to, że podjął decyzję o rezygnacji, oczywiście dla mnie było dużym jak takim momentem do zastanowienia. Każdy musi się w takiej sytuacji zastanowić, skoro człowiek w pełni sił, jakiś popularny i obdarzony dużym autorytetem miejscowości, podejmuje decyzję o rezygnacji. To jest i dla mnie moment do rozważenia, jakby również dla wszystkich państwa, bo rozumiem, że te powody były nadzwyczajne. To jest jeden powód, rezygnacja pana Pietrzaka. Drugi powód, o którym muszę głośno powiedzieć, to jest to, że znaczna część mieszkańców Rosanowa wyraża niezadowolenie z dotychczasowej współpracy z państwa radnymi, z radą i również z urzędem. Przepraszam, ja nie liczę na panią popularność. Mi chodzi o to, że wyrażają szacunek do państwa. Jakby ten moment chciałbym powtórzyć. Natomiast nie będę mówił o tym, jakie są w tym momencie bolączki mieszkańców, bo jakby jest może i nie moment. Natomiast z szacunku chcę wypowiedzieć te zdanie, że jako nowo wybrany sołtys będę chciał aktywnie współpracować z państwem. W zakresie tych właśnie wszystkich uwag, oczekiwań, wypracowania jakichś daleko idących planów działań wobec tych mieszkańców, a również tych bardzo bliskich, takich najbliższych, które rzeczywiście wymagają w tym momencie szybkich decyzji. Ponieważ jest to jakby okres pierwszy i taki mój, pierwsze moje wystąpienie i okres przedświąteczny, nie chcę zakłócać jakby tej powagi tego spotkania. Życzę wszystkim już w tym najbliższym czasie wesołych świąt, a oferuję zgłaszam swoją gotowość do współpracy już w takiej bezpośredniej pracy po świętach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko tutaj chciałem powiedzieć, bo poczułem taki niepokój. Mam nadzieję, że pan nie zrezygnuje. Ogłaszam, że w tym momencie nie ma takiego tematu. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, kto z Państwa sołtysów chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, naprawdę to jest punkt bardzo ważny dla Państwa. Proszę bardzo. Andrzej Miller, Same Spokania Góra. Ja bym chciał prosić w imieniu mieszkańców Urząd Gminy o wymianę tablic informujących o nazwy miejscowości. Ponieważ Rzewnia ma bardzo ładne, Spokania Góra została pominięta i Adolfo. A myślę, że przy takim nowym chodniku taka tablica nie pasuje. I mam takie pytanie, czy Urząd Gminy ma jakiś wpływ na zakład energetyczny? Czy nie ma żadnego wpływu? To znaczy ja panu odpowiem. Na zakład... Chodzi mi o to, mówię jeszcze dwa słowa. Tak, proszę. Bo dzisiaj na przykład rano w ciągu 20 minut prąd został wyłączany 4 razy na sekundę. Tak, wszystkie urządy energetyczne. Zakład energetyczny, nie mamy wpływu na zakład energetyczny. Proszę o spokój. Proszę Państwa, nie jest to jednostka gminy. Zakład energetyczny, jeżeli wyłącza prąd na dłuższy okres czasu, to powinien powiesić to informację i powiadomić. Natomiast możemy tylko przekazać Państwa interwencję, że w tym terenie miały miejsce takie wypadki i zwrócić uwagę, że mieszkańcy się tym, że tak powiem, no, niepokoją. Natomiast w formie prośby, to zakład energetyczny, gmina na niego nie ma wpływu. Jeśli chodzi o tablice, zostały zapisane wymiana tych tablic. Będą wymienione, tylko proszę nie liczyć, że to będzie w ciągu miesiąca, bo tablicę trzeba zamówić i cała procedura, która trwa, będą wymienione. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa słuchaczy jeszcze ma na pytanie? Bardzo proszę, proszę się przedstawić. Kociak Włodzimierz, Sołectwo Władysław. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Wójt, ja kiedyś zapytywałem się o powołanie spółki wodnej. To wnioskowałem. No bo sprawa jest poważna. Na razie jest sucho, ale my wodę zbieramy od samych kęblin, by się kierze to wszystko. Radny Sędzicki może powiedzieć, w jakim stanie są rowy. Te rowy główne, melioracyjne, należałoby to oczyścić i jakoś tą spółkę powołać. No nie wiem, w jaki sposób może Pani Wójta albo Wysoka Rada jakoś nad tym zaradzi. Dziękuję, to by było dobrze bardzo. Proszę bardzo. Dzisiaj, Szanowni Państwo, na temat spółki wodnej rozmawialiśmy już razy kilka ostatnio na której komisji, na ostatniej komisji rolnictwa, czy przedostatniej. Spółka wodna w gminie Zgierz, że tak powiem, na papierze funkcjonuje od wielu, wielu lat. Temat został poruszony przez część sołtysów i przez radnych. Oczywiście dokumenty sprawdziliśmy i z grona tych osób, które zakładały tą spółkę, były w zarządzie. Została w zasadzie jedna osoba w bardzo podeszłym wieku i inni nie żyją. Złożyliśmy dokumenty zgodnie z ustawą do starostwa i w ubiegłym tygodniu pismo ze starostwa przyszło do nas do informacji. Natomiast zostało skierowane do spółki wodnej, która oficjalnie w dokumentach jeszcze jest. I starosta zadał szereg pytań, które określone są wymogami ustawy. Są pytania związane z funkcjonowaniem tej spółki przez ostatnie lata. Czekamy na odpowiedź, znaczy starosta czeka na odpowiedź i prawdopodobnie niebawem też zostaniemy powiadomieni, czy ta spółka decyzją starosty zostaje, czy zostanie rozwiązana. Krótko mówiąc, jakie losy będą tej spółki, starosta podejmie decyzję. Także na dzień dzisiejszy procedura się rozpoczęła. Dziękuję. Proszę Państwa sołtysi o zadawanie pytań. Pani Kacela. Proszę bardzo. Maria Kacela, sołtysa Stadła Chodzice. Ja właśnie w sprawie tych rowów. U nas jest droga powiatowa i dwa lata temu składałam pismo do powiatu o udrożnienie rowów w konkretnych odległościach, bo tam na tym zakrętach akurat zalewa woda, bo jest bardzo niski teren. I nie wiem, czy teraz jeszcze to pismo mam z powrotem ponowić do starostwa przez Urząd Gminy, czy już osobiście z podpisami mieszkańców? Myślę, że przez Urząd Gminy. Proszę Pani Wójt. Pan Wójt zapisał, Pani Mario, pytanie gmina napisze do starostwa. Tu chodzi konkretnie o ten zakręt tam. Dobrze, napiszę. Nawet teraz, jak deszcze padały, to zalewa. Taki pism, można? Tak, proszę. Taki pism dotyczących innych miejscowości skierowaliśmy w tym roku już kilka. Czekamy na reakcję. W niektórych miejscowościach starostwo już zareagowało. Napiszemy też jeszcze o Krakowicy. Właśnie dostałam pismo ze starostwa z odmową, że no niestety nie mają budżetu. Jak będzie budżet, to ponowią. Na razie do tej pory nie mamy.
Proszę bardzo. Proszę o spokój. Ja mam taką prośbę. Nie pan się przedstawić. Jeżeli to jest możliwe, o wymianę znaku na obszar zabudowany w miejscowości Wątków na trasie 708. Bo są teraz, weekend się zaczyna, motocykliści w ogóle, no coś strasznego. I tam kiedyś może powstać wypadek. Albo bym prosił tutaj przedstawiciela policji, żeby tam częściej kontrolował. Bo od Ronda Warszyce do Modlnej od razu tam ściga się jeden. Przepraszam, to, że pan radny jest policjantem, to dzisiaj jest radny. To nie przyjmuję takiej petycji, ale postawię. Dobrze, więc proszę, panie wójt, pan wójt zapisał. Panie Andrzeju, oczywiście pan wójt napisał, ale to jak pan wie, jest droga wojewódzka, musimy się zwrócić, bo trwa to nieco dłużej, bo to postawienie każdego znaku jest to zmiana organizacji ruchu i procedura może potrwać kilka miesięcy, ale zwrócimy się o to, żeby oczywiście dla bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję, proszę. Przy okazji jeszcze chciałbym podziękować panu przewodniczącemu i panie wójt za życzenia świąteczne. Dziękujemy. Proszę państwo sołtysi, to jest wasz punkt o zadawanie pytań. Naprawdę proszę z tego skorzystać, jest was dużo, jak macie jakieś sprawy. No proszę, czyli społeczeństwo jest zadowolone, dziękuję. Zamykam 8 punkt informacji i zapytania sołtysów. I ogłaszam 20 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Ale taki zawsze wygląda.